Jestem w Będzinie na alei Kołłątaja. Jest to fajna droga po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Podwyższona prędkość do 70 km na godzinę. No i jest tutaj przejście dla pieszych. Przejście za jakiś kilometr, przejście mniej więcej na wysokości kościoła oraz marketu Netto. Z jednej strony właśnie market, kościół, z drugiej plac zabaw. I jest to, no nie chcę przesadzać, ale myślę, że chyba jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w naszym regionie, w całym Zagłębiu. Tutaj ta 70, to powiem Wam, jadąc 70 w normalny dzień tygodnia, to można powiedzieć, jestem zawali drogą. Przeszkadzam. Są tacy, którzy wyprzedzają tych, którzy jadą 70 km na godzinę, jadą z maksymalną dopuszczalną prędkością. Osobiście powiem szczerze, podziwiam tutaj mieszkańców tak Warpia, jak i Ksawery, że oni w tej dżungli, w tym miejscu, wśród tych drogowych troli, dla których 70 w mieście to za mało, i oni żyją, oni funkcjonują w jakiś sposób, no niesamowite bym powiedział, samodoparcie. Natomiast do tych wypadków dochodzi właśnie z tego powodu. Dojeżdżam do przejścia, widzę pieszych, zatrzymuję się. Ale jest wielu takich kierowców, którzy tutaj tych pieszych mieliby gdzieś. Mieliby gdzieś to, że ja się tutaj zatrzymałem, że ustąpiłem pierwszeństwa tym ludziom, którzy przechodzą przez... Niestety są też tacy, którzy stwierdzą, że to właśnie takie moje zachowanie, czyli zatrzymanie się, aby ustąpić pieszym, jest zatrzymaniem złym i powoduje niebezpieczeństwo dla pieszych. To jest chore. To jest chore myślenie. To myślenie musimy zmienić. W mieście mamy ustępować pieszym. Oczywiście to wszystko musi być robione z głową. To nie może być zatrzymanie za wszelką cenę. Ale musimy zacząć myśleć, że w miastach, w terenie zabudowanym, to pieszy jest większym panem, aniżeli zmotoryzowany. Tak do tego zacznijmy podchodzić. A tak przy okazji, jak już opisuję to miejsce, wiem, może ktoś z Was, co z tym dziesięciolatkiem, który tutaj niedawno został potrącony. Mam nadzieję, że chłopak wyjdzie z tego i będzie żył. Natomiast kierowcy, który go potrącił, mam nadzieję, że nigdy już na drodze nie spotkam.